Witamy Państwa serdecznie w drugim dniu Targów Ogrodniczych Wiosna Kwiatów w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Jest z nami ponad 200 wystawców oferujących swoje produkty. Zapraszamy do zapoznania się z produktami oferowanymi na stoiskach. Nazywam się Kamila Zborowska, jesteśmy firmą Deka Garden z Szydłowic, także niedaleko stąd, 7 km za brzegiem. Po raz drugi jesteśmy na Wiośnie Kwiatów tutaj w Łosiowie. Dziś pogoda przepiękna, także mnóstwo ludzi. Zapraszamy serdecznie na nasze stanowisko. Posiadamy mnóstwo roślin kolekcjonerskich, o ciekawych odmianach, o ciekawym pokroju. No także co, serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy. Jesteśmy z Wielkopolski, przyjechaliśmy z małej miejscowości Kostrzyn pod Poznaniem. Jesteśmy trzecim pokoleniem szkółkarzy, zajmujemy się produkcją głównie drzew owocowych. Przyjeżdżamy już tutaj do Was od przeszło 10 lat. Co roku swój asortyment poszerzamy. W tym roku takim hitem są rośliny kolumnowe dla osób, które po prostu mają mało przestrzeni do dyspozycji, więc mamy w dużo gatunków właśnie takich wąsko rozrastających się jabłonie, grusze, morele. Także zapraszamy na Wiosnę Kwiatów. Mamy tutaj ceny takie producenckie, niższe. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie tutaj nasadzeń sadowniczych, doboru zapylaczy, odmian. Jesteśmy w tym kierunku wykwalifikowani, także zapraszamy na Wiosnę Kwiatów. Cześć, z tej strony Sławek, niezawodnik ziemi.pl. Jak co roku odwiedzamy Wiosnę Kwiatów w Łosiowie. Jest to świetna impreza, ponieważ stricte związana z ogrodnictwem i z naszą branżą, czyli koszeniem automatycznym. Co roku od 98 odwiedzamy w Łosiowie tą imprezę, ponieważ jest zawsze duża frekwencja, duże zainteresowanie naszym sprzętem, a z uwagi na to, że jesteśmy lokalnym sprzedawcą z Pawłowa, tutaj pod brzegiem, bardzo często jesteśmy na tej imprezie. Jesteśmy już po raz kolejny tutaj w Łosiowie na tej wystawie. Jest fajna wystawa, bo jest bardzo dużo ludzi, jest duże zainteresowanie roślinami, także wiadomo, nam też o to chodzi, żebyśmy się nie napracowali, a nie było z tego efektów. Pogoda, jak dopisze, to wiadomo, jest kolejny plus. Także ogólnie jesteśmy zadowoleni z wczorajszego dnia i z dzisiejszego, z pozostałych lat, jak tu przyjeżdżaliśmy, tak samo było bardzo fajnie. Jak pogoda jest, to i klienci dopisują. Jesteśmy na targach w Łosiowie, jest to Wiosna Kwiatów, jesteśmy pierwszy raz. Na naszym stanowisku możecie Państwo zobaczyć płyty terasowe, kostki brukową. Znajdujemy się w Grodkowie na ulicy Wiejskiej. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, dziś wystawiamy się na Wiośnie Kwiatów w Łosiowie. Zapraszamy na nasze stoisko firmy Gregor Pol, konstrukcje, hale, kontenery. Korzystając tutaj z zaproszenia Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Łosiowa, przyjechaliśmy wystawić nasze produkty. To jest płytę rozwiązania z firmy Balex Metal. Chcielibyśmy też pokazać naszą realizację tutaj na tym obiekcie, czyli wiatę, która znajduje się za nami. Serdecznie zapraszamy. Firma Gravel, montaż, sprzedaż, serwis przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasza siedziba jest w Pisarzewicach. Zajmujemy się z doborem przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i montażem i serwisem wraz z projektami. Frekwencja na targach dopisała. Jesteśmy zadowoleni ze stoiska. To jest kolejny rok z rzędu, gdzie się wystawiamy. Zawsze mamy wielu klientów po tych targach. Zapraszamy do współpracy. Witamy serdecznie na Wiośnie Kwiatów, zapraszamy serdecznie na nasze stoisko, oferujemy plandeki, jesteśmy również hurtownią materiałów plandekowych i okucz. Zapraszamy, żeby poznać naszą ofertę. Witamy na Wiośnie Kwiatów w Łosiowie. Firma Bartexpol zaprasza do naszego stoiska. Oferujemy kotły na pelet, solary i zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy w brzegu na ulicy Nysańskiej. Wojciech Florków, przyjechaliśmy z Michałowic. Posiadamy gospodarstwo warzywno-ogrodnicze. W sprzedaży na targi przyprowadziliśmy sadzonki pomidorów. Na targach jesteśmy trzeci raz. Frekwencja jak zawsze świetnie, bardzo dużo ludzi. Pogoda dopisała. Zapraszamy na następną Wiosnę Kwiatów.
będziemy różne z takim samym asortymentem, a może jeszcze coś nowego dołożymy. Jesteśmy producentem kwiatków Miłoszyc, ulica Wiśniowa 3. Produkujemy kwiatki już od wielu lat, od podstaw. Szefowa się bardzo dobrze rozwija, wymienia kolejne namioty, klienci do nas chętnie wracają, bo po prostu kwiaty się sprawdzają. Jesteśmy z Pisarzowic, niedaleko brzegu. Oferujemy rośliny egzotyczne, drzewa alejowe, drzewa krzewy, również drzewa owocowe. Mamy duży wybór roślin. Jesteśmy tutaj drugi rok, na pewno nie ostatni. Frekwencja jest większa, zainteresowanie jeszcze większe. No i mam nadzieję, że spotkamy się za rok, za dwa i za trzy. Szanowni Państwo, nazywam się Eugeniusz Pilarski, jestem fundatorem Fundacji Tulipan, która od 8 lat zajmuje się w Polsce edukacją, oświatą i przekazywaniem wiedzy, jak ratować pszczoły, jak pomagać pszczołom, co siać w ogrodach. Ogrody przyjazne dla pszczół, a więc ogrody, gdzie są byliny, gdzie są kwiaty. Jesteśmy w najlepszym miejscu, tu dzisiaj w Łosiowie, kiedy możecie Państwo tych kwiatów nabyć i wzbogacić swoje ogrody. Produkujemy jako manufaktura produkty prozdrowotne, żeby nie chorować, wzmacniać organizm na bazie dzikich jabłek, na bazie igliwia sosny, na bazie owoców czarnego bzu, czy też kwiatów czarnego bzu. Dziękuję ośrodkowi za to, że mnie zaprosiliście. Dzień dobry Państwu. Przyjechałam do Państwa z okolic Radzynia Podlaskiego, konkretnie z Bezwoli. Nasze gospodarstwo się tam mieści. Produkujemy stare odmiany drzew, takich jak malinowa oberlandzka, kosztela, tak zwana twardosłoda miejscami. Duże zainteresowanie cieszy właśnie klientów śliwy renklody, tak zwane te babcine, bardzo słodkie są. Krzewy porzeczek właśnie, ludzie wracają do tradycji, nie chcą tych szczepionych wynalazków, tylko bardziej takie owoce właśnie przypominające nam dawne czasy, tak jak u babci, prawda? Targi są, jestem tutaj po raz trzeci, co prawda. Targi są bardzo dobrze zorganizowane pod wpływem i kulinarnym, i takim po prostu, no w ogóle piękna jest wystawa, pogoda zawsze dopisuje, klienci są bardzo życzliwi, bardzo mili, bardzo udane targi. Trzy razy jestem zadowolona, także trzy razy tak i myślę, że na pewno wrócę w przyszłym roku.